Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie podczas dzisiejszego webinaru z cyklu Webinarowa Środa. Ja nazywam się Maria Niewitała-Rej, a dzisiejszym gościem redakcji Globe Energia jest Dawid Jaskuła z firmy Panasonic. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim Państwu. Dzień dobry Pani Mario. Dzisiejszym tematem jest serwis propanowej pompy ciepła, jak prawidłowo go wykonać. Zostanie omówione wyposażenie serwisanta i kwestie bezpieczeństwa. Nasze wydarzenie potrwa około godziny. Dzisiaj jest z nami również pan Jakub Traczek z firmy Panasonic, który na bieżąco będzie odpowiadał na Państwa pytania zadawane na czacie. Wydarzenie jest nagrywane i wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają od nas nagranie. Ja już nie przedłużam, zostawiam Państwa z panem Dawidem Jaskułą. Dziękuję bardzo Pani Mario za przekazanie głosu. Jeszcze raz ja się przedstawię. Nazywam się Dawid Jaskuła, jestem inżynierem wsparcia technicznego firmy Panasonic. Poprowadzę dzisiaj dla Państwa taki webinar, szkolenie o tematyce bezpieczne praktyki przy instalowaniu i serwisowaniu urządzeń na czynnik R290. Generalnie zagadnienie to jest dosyć szerokie, można by o nim opowiadać, ja bym powiedział, nawet godzinami, natomiast my się musimy zmieścić w takim dosyć ciasnym czasie antenowym, około do godziny czasu. Dlatego też skupię się na kwintesencji związanej z tym właśnie zagadnieniem. Generalnie szkolenie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części zaznajmimy się z podstawowymi właściwościami tego czynnika. Czym jest w ogóle ten czynnik R290, czym się go jest, skąd on się wziął, dlaczego w tym kierunku podążamy. Następnie jak zapoznamy się z jego właściwościami, z jego charakterystyką, to przejdziemy do tego, co tych ryski lubią najbardziej, czyli do bezpiecznych praktyk związanych ze stosowaniem tego czynnika. Dlatego, że celem też dzisiejszego szkolenia, tego spotkania, jest to, aby pokazać Państwu i rozwiać pewne mity, które obrosły wokół właśnie tego stosowalności tego czynnika. Chcemy Państwu pokazać, że ten czynnik może być stosowany w sposób bezpieczny, pod warunkiem oczywiście, że serwisant, który będzie podchodził do urządzenia, będzie zaznajomiony z bezpiecznymi praktykami serwisowymi stosowanymi, które należy stosować przy konkretnym urządzeniu. Zanim jednak przejdziemy do meritum sprawy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym miejscu historii chłodnictwa jesteśmy, jak to wygląda w ogóle, jaka jest tendencja. Na te pytanie można odpowiedzieć sobie krótko. Historia kołem się toczy. Zawsze i wszędzie. Dotyczy to również chłodnictwa. Historia tak naprawdę zaczęła się od tego, że pierwsze urządzenia chłodnicze działały na czynnikach naturalnych. I tutaj można było wyróżnić czynnik R290, R744, R717, czyli odpowiednio propan, dwutlenek węgla, amoniak. Tak? Potem stopniowo te czynniki naturalne, ze względu na pewne aspekty związane z bezpieczeństwem eksploatacyjnym, a właściwie brakiem też znajomości pewnych procedur bezpieczeństwa, które musiałby stosować personel obsługujący te urządzenia, zaczęto stosować czynniki syntetyczne z grupy odpowiednio CFC od lat 30., następnie HCFC, czyli na przykład R22 od lat 80., no i następnie przeszliśmy znowu do czynników HFC, czyli częściowo fluorowanych węglowodorów, które nie zawierają już cząsteczki chloru, HFC od lat 90. I ta historia tych czynników HFC, potocznie nazywanymi F-gazami, trwa tak naprawdę po dziś dzień. Z czego wynika te kółko? Bo tak naprawdę w tym momencie historia czynników HFC, można powiedzieć, że nie stopniowo dobiega końca, ale one będą stopniowo z tego rynku zanikały, będą stosowane w coraz mniejszej ilości, na poczet czynników znowu naturalnych, czyli znowu wracamy do punktu wejścia, do punktu, w którym historia nasza z chłodnictwem się zaczęła. I te kółko właśnie, o którym tutaj mówimy, to, że historia kołem się toczy, wynika z pewnej potrzeby poszukiwania takiego czynnika idealnego. Czynnika idealnego, który spełni wymagania w różnych aspektach stosowalności. Tak z mojego doświadczenia, bazując na mojej wiedzy, ja mogę spokojnie powiedzieć, że takie cztery podstawowe cechy, które nas najbardziej interesują z perspektywy idealnego czynnika chłodniczego, to na pewno korzystne charakterystyki termodynamiczne oraz eksploatacyjne, korzystne charakterystyki ekologiczne
Koniecznie jest również to, aby taki czynnik był bezpieczny w eksploatacji, czyli na przykład nie był toksyczny oraz nie był wybuchowy, no i posiadał niewysoką cenę. Czyli ekologia, termodynamika, bezpieczeństwo w eksploatacji dla samego personelu oraz niewysoka cena. To jest czynnik idealny. Natomiast pamiętajmy o tym, że jak to w życiu bywa, rzeczy idealne się nie zdarzają. Bardzo rzadko przynajmniej. Poszukiwanie ideału często kończy się klęską. Dlatego też bardzo często godzimy się na pewien kompromis. Na pewien kompromis, że decydujemy się na pewne rozwiązanie, na żeby trend poszedł w jakimś konkretnym kierunku, związany z pewną, z wypukleniem pewnej cechy kosztem innych. I tak obecnie wiemy, że polityka Unii Europejskiej, jak i większości świata, podąża w kierunku ekologii, że ta ekologia, ta dbałość o klimat, o to, żeby nie następowało degradowanie warstwy ozonowej, o to, żeby nie następowało ocieplenie klimatu, jest dla nas najistotniejsze. Dlatego właśnie my skupiamy się znowu na tym, żeby powrócić do czynników, w których oddziaływanie na to środowisko naturalne jest jak najmniejsze. Oczywiście pozostałe cechy, czyli ta charakterystyka termodynamiczna oraz bezpieczeństwo w eksploatacji dla ludzi, czy też niewysoka cena, one nie są marginalizowane całkowicie, one też są istotne, jednak dalej na samym szczycie tej piramidy priorytetów stoi ekologia. Dlatego my znowu, że jak powiem, od tych czynników HFC, czyli obecnych F-gazów, które wykazują, są bezpieczne generalnie dla ludzi, nie wykazują tendencji jakichś, nie wiem, palnych, czy w większości przynajmniej, czy wysosy palnych, albo toksycznych, ale za to są nieekologiczne, dlatego że posiadają GWP wysokie, to idziemy w kierunku czynników znowu naturalnych, które te charakterystyki ekologiczne posiadają bardzo, bardzo korzystne. Krótka charakterystyka naszego dzisiejszego bohatera, naszego webinaru. Czym w ogóle jest czynnik R290 i czy można mówić o tym, że jest on zwykłym propanem? Otóż jest to pierwszy mit, który ja bym chciał tutaj obalić na tym dzisiejszym szkoleniu. Ja przepraszam bardzo, jeszcze walczę, że tak powiem, ze skutkami przeziębienia, także czasami mogę gdzieś tam kasznąć, za co niezmiernie przepraszam, natomiast siła wyższa. Ja na pewno dołożę wszelkich starań, żeby to szkolenie było mimo wszystko jak najbardziej profesjonalnie poprowadzone od siebie. Czym jest czynnik R290 i czy możemy go utożsamiać ze zwykłym propanem? Otóż nie. Oczywiście jest to propan, ale nie zwykły propan techniczny, który możemy kupić w rozlewni gazu. Taki do kuchenki. Czym on się różni? Przede wszystkim propan techniczny, chodzi o stopień czystości i domieszki, które mogą znajdować się w takim czynniku. Propan techniczny musi zawierać co najmniej 90% czystego C3H8, czyli czystego propanu takiej wersji chemicznej, można powiedzieć, jako związku chemicznego. Natomiast czynnik R290 musi zawierać co najmniej 99,5% takiego C3H8, czyli znowu mamy bardzo wysoki, poziom, bardzo wysoki stopień czystości. Ponadto propan techniczny nie może zawierać, może zawierać domieszki innych węglowodorów, które będą zanieczyszczeniami dla układu chłonniczego oraz może zawierać środek wonny. A tego my oczywiście nie chcemy, bo dążymy do tego, aby układ chłonniczy w układzie chłonniczym krążyła substancja w jak najczystszej postaci. Natomiast R290 środka wolnego już nie będzie zawierał. Więc pamiętajmy o tym jednym szczególe, że jeżeli będziemy chcieli podchodzić do urządzenia i serwisować je czynnikiem chłonniczym R290 w cudzysłowie propanem, jak to zwykło nam mówić, to musi to być propan kupionym w sklepie chłodniczym, czyli w hurtowni chłodniczej, czyli R290. To nie może być propan techniczny, który kupimy w rozlewni gazu. I tak reasumując, pamiętajmy, propan jest gazem naturalnym, pozyskiwanym z naturalnych złóż ziemi, wraz z wydobyciem, jest on wydobywany przy wydobyciu, przy pozyskiwaniu ropy naftowej również. Należy do grupy związków węglowodorów
z powodzeniem może być stosowany w pompach ciepła na przykład, czy innych urządzeniach chłodniczych. Jako zamiennik czynnika R32 posiada on bardzo przede wszystkim korzystne właściwości termodynamiczne oraz ekologiczne. I z tych dwóch powodów my tak bardzo chcemy, żeby on był stosowany właśnie jako zamiennik tego, jako następca czynnika R32. I my sobie teraz opowiemy krótko o tym, jakie są te korzystne właściwości ekologiczne oraz termodynamiczne tego czynnika. Najpierw główny trend, ten szczyt tej piramidy, o którym wcześniej wspomniałem, czyli ekologia, tak? To, co jest w chwili obecnej naszym priorytetem. Globalna ambicja, globalny kierunek, do którego dąży obecna polityka. Nie będziemy wnikali w szczegóły, nie będziemy tutaj wstrząsali dyskusji na temat, czy to jest istotne, czy też nie jest istotne. Mamy pewne określone ramy, my jako chłodnicy, w których my się poruszamy. Wiemy, że te ramy mówią nam tylko tyle, że czas F-gazów powoli dobiega końca. Wynika to z ustawy i z prawodawstwa F-gazowego. I ogólnie przyjętą tendencją jest to, że stopniowo chcemy zmniejszać ilość F-gazów, które będą wprowadzane na rynek. Tak na przykład na tym wykresie widać, że w roku 2030 przyjęty na ten moment plan zakłada, że ilość wprowadzonych F-gazów na rynek przeliczonych na ekwiwalent CO2 będzie wynosił 21% w stosunku do roku 2015, czyli praktycznie 5 razy mniej w stosunku do roku 2015. Natomiast istnieje pewna szansa, to nie jest jeszcze potwierdzone, że ten proces tak zwanego phase downu, czyli stopniowego wycofywania F-gazów, do których zalicza się również R32, zostanie przyspieszony w najbliższych latach, że on zostanie przyspieszony i ten stopień wycofywania F-gazów będzie jeszcze większy. I tak ten plan zakłada, że być może ostatecznie w roku 2030 zakładana ilość F-gazów, która może być wprowadzona na rynek, nie przekroczy 5,2% w stosunku do roku 2015, czyli jeszcze 4 razy mniej w stosunku do pierwotnego planu. Bo tak mówię, to nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone. Natomiast jedno jest pewne, skoro tendencja jest taka, że my chcemy te gazy, F-gazy wycofywać z powodów ekologicznych, ponieważ one przyczyniają się do potęgowania efektu cieplarnianego, bo posiadają tak zwane GWP, czyli Global Warming Potential, to musimy znaleźć pewien zamiennik, który wskoczy na ich miejsce. I tutaj pojawia się nasz superbohater dzisiejszego spotkania, czyli propan właśnie, tak? Ten propan, który jest gazem naturalnym, który jest gazem jednoskładnikowym, nie posiada poślizgu temperaturowego, który posiada bardzo niski współczynnik GWP i nie jest przede wszystkim objęty jakimikolwiek restrykcjami F-gazowymi, nie jest w żaden sposób ograniczony prawnie przede wszystkim. Od tego trzeba zacząć. Ustawa F-gazowa w ogóle nie reguluje tutaj kwestii związanych z tym czynnikiem, przynajmniej na chwilę obecną. Jak to wygląda w liczbach? Jeżeli sobie porównamy naszego obecnego tutaj dominatora na rynku, czyli ten czynnik R32, tak, większość nowych urządzeń, które wychodzi z fabryk, pracuje na czynniku R32, no to wówczas ten GWP jest bardzo różny, tak? On bardzo różni się w tych dwóch czynnikach, bo dla czynnika R32 GWP wynosi 675, natomiast dla czynnika R290 zaledwie 3, czyli ponad 200 razy mniej, czyli teoretycznie jest o co walczyć, skoro mamy taką różnicę w tym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Jeżeli mowa o samym ODP, tak zwany Ozone Depletion Potential, czyli potencjał tworzenia dziury ozonowej, to już obecnie to nie jest taki duży problem dla tych czynników, które są obecnie stosowane. Dlatego, że większość czynników posiada on, ten ODP jest na poziomie zera. My to po prostu wraz z protokołem montrealskim już praktycznie zażegnaliśmy ten problem.
Natomiast cały czas walczymy, mówię, utrzymanie jak najmniejszego GWP, czyli Global Warming Potential w obecnie stosowanych czynnikach i czynnikach, które będą z czasem wprowadzały na rynek i będą wypierały te czynniki obecnie stosowane. Okay. Tyle o ekologii. Teraz trochę, że tak, teraz trochę śmietanki dla techników, dla nas chłodniarzy między innymi, czyli właściwości termodynamiczne oraz wydajność tego czynnika. Tutaj też wiele by można było mówić. Ja postarałem się na jednym slajdzie zawrzeć taką kwintesencję całego zagadnienia. Mianowicie trzy parametry, które są dla nas istotne, czyli tak, temperatura krytyczna, ciepło parowania oraz ciśnienia pracy tych czynników. O czym nam mówi temperatura krytyczna? Temperatura krytyczna mówi nam o tym, w jakich granicach może być stosowany dany czynnik chłodniczy, jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę skraplania. To nic innego jak maksymalna temperatura związana z ciśnieniem, przy której można dany czynnik skroplić. Powyżej tej temperatury i powiązanej z nią ciśnienia dany czynnik nie może już ulec skropleniu. Jednym słowem jest to taki górny sufit stosowalności danego czynnika w sprężankowym obiegu chłodniczym, w szczególności w kontekście pompy ciepła, tak, gdzie my dążymy czasami do tego, żeby ten parametr wychodzący z wymiennika płytowego był jak najwyższy. A to wszystko jest ze sobą związane poniekąd. I tak, dla czynnika R32 ta temperatura krytyczna wynosi 78 stopni, czyli to jest ten górny sufit, 78 stopni dla czynnika R32. Dla czynnika R290 sufit wynosi 96 stopni Celsjusza, dokładnie 96,74 stopnia Celsjusza. Jednym słowem, prawie 20 stopni więcej, skoro ponad 20 stopni więcej jesteśmy w stanie prowadzić kondensację tego czynnika w wymienniku płytowym, to również wyższe temperatury wody na wyjściu z wymiennika płytowego jesteśmy w stanie uzyskać. I tak się dzieje faktycznie w generacji L. Mianowicie najwyższa temperatura, którą jesteśmy w stanie uzyskać, to 75 stopni Celsjusza. Wyżej na pewno niż generacji J. Czyli kwestia punktu krytycznego na pewno przemawia na korzyść tego czynnika R290. Ciepło parowania, kolejny parametr. Tutaj akurat przyjąłem stałą wartość ciśnienia 1 bar, czyli żeby porównać w tych samych warunkach odniesienia dla jednego bara. I tak na przykład ciepło parowania czynnika R32 w jednym barze to jest około 382 kJ na kilogram. Natomiast dla czynnika R290 to około 426 kJ na kilogram przy jednym barze. Ciepło parowania mówi nam o tym, ile ciepła podczas przemiany fazowej jest w stanie pobrać czynnik z powietrza, na przykład w powietrznej pompie ciepła. Podczas przemiany fazowej 1 kg ile pobiera. Jednym słowem, im to ciepło parowania jest wyższe, tym mniej czynnika jest potrzebne, żeby uzyskać taką konkretną moc chłodniczą założoną. Jeżeli więc będziemy mieli dwie pompy ciepła, których nominalna wydajność będzie chciała wynosić na przykład 9 kW, to wówczas pompa na R290 będzie mogła dzięki temu właśnie zawierać znacznie mniej czynnika. Stąd też między innymi mniejszy ładunek czynnika w pompach generacji L. Mniejszy ekwiwalent CO2, mniejsze również potem koszty eksploatacyjne związane na przykład z napełnieniem tym czynnikiem. Także kolejna korzyść na poczet czynnika R290. Kolejny parametr, niższe ciśnienie pracy. Jeżeli przyjmiemy sobie stałe warunki temperaturowe pracy w skraplaczu, w wymienniku płytowym, tak, ten freon woda, na przykład temperatura skraplania na poziomie 60 stopni Celsjusza, to wówczas dla czynnika R32 widzimy ciśnienie około 39, no prawie 40 barów. Natomiast dla czynnika R290 to ciśnienie wynosi już 21,17 bara. Czyli prawie dwa razy niższy poziom ciśnień po stronie wysokiej niż w przypadku czynnika R32. To również jest większe bezpieczeństwo eksploatacyjne zarówno dla samego urządzenia, jak i dla samego urządzenia. Po stronie niskiej to wygląda podobnie. Te ciśnienia odparowania czynnika również są odpowiednio niższe, również prawie dwukrotnie. Czyli trzy aspekty.
temperatura krytyczna, wysokie ciepło parowania oraz niższe ciśnienia pracy przemawiają jako korzyści termodynamiczne zastosowaniem czynnika R290 zamiast R32. Dobra, czyli tak, te kwestie mamy załatwione, dwie. Ekologia, termodynamika. Kwestie związane teraz z bezpieczeństwem. I tutaj zazwyczaj pojawia się pierwszy zgrzyt, pierwsze wątpliwości i pierwsze takie kręcenie nosem, że dlaczego akurat wchodzimy w ten czynnik R290, skoro on wykazuje takie niekorzystne właściwości, jeżeli chodzi o eksploatację. Nie ma co owijać bawełnę tutaj. Jest to prawda, że ten czynnik zalicza się do grupy A3. A3, czyli czynników o niskiej toksyczności, on nie jest szkodliwy dla ludzi, dla naszego układu oddechowego, nie spowoduje uszkodzenia płuc jako substancja chemiczna, natomiast oczywiście, jeżeli on wyprze całkowicie powietrze z pomieszczenia, to można się udusić, naturalnie, nie mamy dostępu do tlenu, ale to może spowodować jakikolwiek inny czynnik chłodniczy. To nie dotyczy tylko wyłącznie R290, to jest pewne stałe prawidło dla całej gamy wszystkich gazów, nie? To nawet azot, gdyby wyparł, azot techniczny nawet gdyby wyparł powietrze z pomieszczenia, też byśmy się wówczas udusili. Natomiast pod kątem, mówię, szkodliwości dla organizmu ludzkiego, propan, wdychanie propanu nie jest szkodliwe w żaden sposób, to na pewno. Natomiast jest on gazem łatwopalnym, czyli w pewnych specyficznych warunkach, jeżeli zostaną spełnione pewne założenia i spełnione pewne warunki, to taka mieszanina może ulec zapłonowi. Nie zawsze, może to zazwyczaj to następuje przy nieprzestrzeganiu przez personel obsługujący urządzenie pewnych założonych standardów bezpieczeństwa pracy z czynnikami z grupy A3, o których my dzisiaj będziemy też tutaj rozmawiać. Dla przykładu czynnik z grupy R32 HFC zalicza się do A2L, czyli również nietoksyczny, ale o podwyższonej upalności, czy też umiarkowanie palne, jak to można powiedzieć. Nie wykazuje, może on ulec zapłonowi, jednak ta tendencja do palności jest trochę niższa niż w przypadku czynnika R290. Przypatrzmy się, jak dokładnie wyglądają te pewne granice wybuchowości czy też palności czynnika R290 w porównaniu do R32. Każdy z tych czynników na pewno jest cięższy od powietrza. R32 prawie dwukrotnie, R290 no lekko ponad półtorakrotnie. Czyli oba te czynniki zawsze będą gromadziły się w dole pomieszczenia, w przestrzeni przyziomowej. Tam zawsze należy oczekiwać największej koncentracji zarówno czynnika R32, jak i czynnika R290. I teraz pytanie pojawia się następujące. Jeżeli taki czynnik, na przykład serwisantowi podczas prac uciekłby z butli, powiedzmy, to czy taka ilość, która ucieknie, od razu może się zapalić? Czy ona od razu tworzy mieszaninę palną? Odpowiedź brzmi niekoniecznie. Może, ale niekoniecznie. Pamiętajmy o tym, że żeby możliwy był zapłon konkretnej substancji, zawsze musi być również obecny utleniacz i ten utleniacz musi być przy odpowiednim stężeniu. Utleniacz mamy, bo jest w nim powietrze atmosferyczne w ilości 21%, którym my oddychamy, tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jest czyste powietrze, tylko to jest mieszanina azotu razem z powietrzem. I gdy taki czynnik będzie się mieszał z otaczającym nas powietrzem, to on musi znajdować się w pewnym określonym oknie, widełkach, żeby mógł spełnić standardy, czy też żeby można było stwierdzić, że on stworzył teraz mieszaninę wybuchową, mającą potencjał wybuchowy. I te widełki, dolna, górna granica, są określone przez tak zwane LFL, UFL, Upper Flammable Limit i Upper Flammable Limit, czyli dolna granica palności, górna granica palności. Maksymalne oraz minimalne procenty objętościowe udziału mieszaniny, udziału konkretnego gazu, konkretnego paliwa gazowego w mieszaninę z powietrzem, w których zapłon jest już możliwy, LFL, albo jest jeszcze możliwy, UFL. Poza tymi granicami paliwa jest albo za mało,
aby był możliwy tutaj zapłon, a powyżej UFL, bo tutaj jest UFL, paliwa jest zbyt dużo w stosunku do utleniacza, aby ten zapłon również był, aby ten zapłon również mógł być zainicjowany i mógł następować w sposób nie samoczynny, ale w sposób niekontrolowany. Samopodtrzymujący się, tak? Na takiej zasadzie. Czyli mamy pewne wąskie okno. I tak to okno dla czynnika R32 wynosi od 14 do 29%. Czyli mamy 15% okno, w którym ten czynnik może wykazywać właściwości palne. Dla R290 to okno palne zawiera się pomiędzy 2,1 a 9,5% udziału mieszaniny z powietrzem, czyli lekko ponad 7%. Czyli to okno w stosunku do czynnika E32 jest dwa razy węższe praktycznie. Ono jest bardzo wąskie, natomiast na co musimy zwrócić uwagę? Ono jest przesunięte w kierunku LFL bardziej. Niższe stężenie czynnika R290 wystarcza, aby mogła powstać już mieszanina palna. Na to należy w szczególności zwrócić uwagę tutaj. Natomiast to okno jest węższe, nie? I te warunki muszą być spełnione, aby w ogóle taka mieszanina mogła się w jakikolwiek sposób zapalić. Poza tymi granicami zapłon nie jest możliwy. Co dalej? Czy samo stworzenie mieszaniny palnej, daje nam pewność, że ona się zapali? Otóż nie. Żeby doszło do zapłonu, do wybuchu, musi pojawić się również czynnik inicjujący. I takim czynnikiem inicjującym może być na przykład iskra. Istnieje pojęcie tak zwanej minimalnej energii potrzebnej do zapłonu czynnika. I tak dla czynnika E32 ta minimalna energia zapłonu wynosi około 1000 mJ. W porównaniu do R290, a inaczej, jeżeli porównamy sobie czynnik R290 do R32, to okazuje się, że ta minimalna energia zapłonu wynosi 0,3 mJ, czyli mamy 3000 razy mniejsza energia jest potrzebna w stosunku do czynnika E32, żeby zapalić taką mieszaninę wybuchową, która już powstała na przykład w pomieszczeniu. Te dwa czynniki, powstanie mieszanin, odpowiednie stężenie oraz obecność źródła zapłonu. Te dwa czynniki zawsze muszą być obecne, żeby doszło w jakikolwiek sposób do zainicjowania właśnie wybuchu tudzież zapłonu. O tym musimy pamiętać, bo znajomość tych zasad, znajomość tych praw pozwoli nam potem na unikanie tak samo zagrożeń. Ok. Krótkie podsumowanie na temat właściwości czynnika R290, czyli na pewno tak, R290 jest węglowodorem z grupy HC, nie zawiera fluoru oraz chloru. R290 w żaden sposób nie jest objęty restrykcjami, które wynikają z ustawy F-gazowej, posiada bardzo niskie GWP, jest czynnikiem naturalnym, składa się głównie z propanu, bo 99,5% propanu co najmniej nie zawiera środka wonnego. R290 znajduje się w klasie bezpieczeństwa A3, czyli jest czynnikiem łatwopalnym, może stworzyć mieszaninę wybuchową, ale muszą być spełnione pewne specyficzne warunki, aby taki zapłon mógł nastąpić. To nie jest tak, że jakakolwiek ilość propanu się zapali, tylko kilka czynników jednocześnie musi się na siebie nałożyć, aby do takiej, w cudzysłowie, katastrofy doszło, tak? No to mówimy jak na katastrofy przy stworzach, mniej więcej, nie? Kilka czynników na siebie się musi nałożyć zawsze. Parametry termodynamiczne R290 są korzystne zawsze w odniesieniu do pracy w układach płonniczych z pompach ciepła. Chodzi głównie o tą temperaturę krytyczną, wysokie ciepło porowania, niższe ciśnienia pracy. No i R290 należy traktować jako gaz jednoskładnikowy, nieposiadający poślizgu temperaturowego, zarówno przy przemianach fazowych parowania, jak i skraplania. Ok. Lecimy dalej. Wiemy już, jakie są właściwości tego czynnika, w jakich warunkach ten zapłon może nastąpić. Wiemy już, żeby taki zapłon mieszaniny palnej mógł nastąpić, to muszą być spełnione tak zwane wymogi trójkąta pożarowego, potocznie znanego, między innymi z BHP, tak? Z pożarnictwa ogólnie.
czyli żeby doszło do zapłonu, wybuchu, pożaru, cokolwiek, utleniania, to muszą być potrzebne trzy ramiona tego trójkąta. Musi być potrzebne ramię, które stanowi tutaj ciepło, stanowiące źródło zapłonu, czyli ogień, iskra, gorąca powierzchnia, która może nam zapalić mierzaninę palną. Musi być obecny utleniacz w odpowiedniej ilości oraz musi być obecne również paliwo, również w odpowiednim stężeniu. Jeżeli my zabierzemy którekolwiek ramię z tego trójkąta teraz, to zapłon w żaden sposób nie będzie możliwy. I my, jako serwisanci chłodniczy, naszymi działaniami będziemy tak naprawdę odejmowali poszczególne ramiona, tak żeby aby minimalizować ryzyko do akceptowalnego poziomu. Bo pamiętajmy o tym, że ryzyka do zera nigdy nie da się zminimalizować, czy tam usunąć. Możemy je zminimalizować do poziomu bliskiego zeru, Natomiast, tak jak mówię, my możemy, znając zasady bezpieczeństwa, możemy nad tym bezpieczeństwem panować. To jest dla nas najbardziej istotne. Więc przede wszystkim tak, nasze działania będą opierały się na tym, że nie będziemy chcieli, aby powstawała w naszym otoczeniu atmosfera wybuchowa. Będziemy chcieli zapewnić poprawną wentylację przestrzeni, w której pracujemy. To jest pierwszy punkt. Drugim punktem będzie unikanie zapłonu atmosfery wybuchowej, jeżeli ona już powstanie. Nie będziemy chcieli trzymać źródła zapłonu w obrębie strefy bezpieczeństwa, tak zwanej, w której będzie serwisowane dane urządzenie. No i trzeci punkt, będziemy chcieli minimalizować konsekwencje, jeżeli już z jakichś powodów dojdzie do tej niekorzystnej sytuacji, którą będzie zapłon mieszaniny palnej, czyli będziemy chcieli mieć pod ręką na przykład gaśnicę proszkową, czy też na CO2, żeby poradzić sobie z ewentualnym takim palącym się czynnikiem. Tak? Co może być źródłem zapłonu mieszaniny palnej, jeżeli ona już powstanie? Wiadomo, gorące powierzchnie powyżej temperatury 470 stopni, otwarty płomień, zapalniczka, świeczki, palniki gazowe, wiadomo, nie palimy, serwisując urządzenie na R290, jest to zabronione. Iskry, zarówno to jest przekaźnika, zarówno to jest włącznika naściennego, ale co jest istotne, również elektryczność statyczna może spowodować zapłon mieszaniny palnej, atmosfery palnej, jeżeli ona już wystąpi. Czyli serwisant, podchodząc do urządzenia, będzie musiał zadbać o to, żeby wyrównać ładunek elektrostatyczny pomiędzy nim samym a urządzeniem za pomocą specjalnej opaski, którą zakłada się na nadgarstek tutaj i podłącza do urządzenia. Po to, żeby w przypadku, gdy dotykamy jakby samego urządzenia, nie nastąpił przeskok właśnie takiej iskry elektrostatycznej, która ma wystarczającą energię, aby zapalić taką mieszaninę zawierającą R290. Okej. Jak to w ogóle jest? Jeżeli dostajecie, powiedzmy, temat serwisu pompy ciepła. Jeżeli od razu mówię, mówiąc serwis, rozumiemy ingerencję w układ chłodniczy. Nie mówimy tutaj o czyszczeniu skraplacza, parownika, wymianie pompki obiegowej, czujnika temperatury. Mówimy typowo, mówiąc o serwisie, mówimy o serwisie chłodniczym, czyli otwarcie układu chłodniczego, dobranie się do sprężarki, zaworu rozprężnego, wymiennika płytowego i nie wiem, wymiana na przykład tego elementu. Otwarcie, postępowanie z czynnikiem chłodniczym. To jeżeli dostajecie takie zapytanie, czy na przykład wykonacie, nie wiem, odzysk czynnika z pompy ciepła propanowej, to może nasunąć się Wam pytanie, czy Wy potrzebujecie do tego specjalistyczne uprawnienia albo szkolenia. Odpowiedź jest jednoznaczna. Na chwilę obecną nie ma jednoznacznych wymagań prawnych, które mówią, że do obsługi urządzeń zawierających czynnik R290 wymagane są jakiekolwiek specjalistyczne uprawnienia. Nie jest to wymagane w żaden sposób pod kątem prawnym. Na pewno funkcjonują u nas na rynku teraz szkolenia, które przekazują wiedzę związaną właśnie z postępowaniem z tym czynnikiem. Takie szkolenia dwudniowe i my zachęcamy oczywiście do tego, żeby brać udział w takich szkoleniach. Natomiast, jak mówię, one nie są obligatoryjne i teoretycznie, jeżeli ktoś się uprze, nie musi posiadać jakichkolwiek uprawnień do obsługi urządzeń zawierających czynnik R290. Jedyne wymogi, no to oczywiście standardowo SEPy z grupy E1, tak, eksploatacja,
No i akredytacja Panasonic, jeżeli będziemy chcieli montować pompę z generacji pompę generacji L. No i pamiętajmy o tym, że zawsze podstawowym dokumentem, który zawiera wszystkie wytyczne bezpieczeństwa, który będzie zawierał te wszystkie wytyczne bezpieczeństwa przy obsłudze tego typu urządzeń, jest dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia. Dobra, zdecydowaliśmy już, że podchodzimy do takiego urządzenia. Co potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy podstawowe środki ochrony osobistej jako standard, czyli ochronę oczu, odzież roboczą, rękawice ochronne. To jest standard przy pracy z każdym czynnikiem chłodniczym. Dodatkowo, jeżeli mówimy o czynniku R290, to na pewno przyda się, tak jak mówię, środek zapobiegawczy w postaci gaśnicy, 2-kilogramowa gaśnica proszkowa lub CO2, znaki ostrzegawcze do wygrodzenia przestrzeni, w której będą prowadzone prace, opaska antystatyczna, którą zakładamy na nadgarstek i którą podłączamy do urządzenia. Ona tutaj jest wyrysowana na zdjęciu. My taką opaskę, dzięki tej opasce właśnie wyrównujemy ładunki elektrostatyczne i dzięki temu nie dochodzi do przeskoku ładunku przy dotyku urządzenia. Minimalizujemy ryzyko zapłonu. Natomiast co jest najistotniejsze? Przy wszelkich pracach przy postępowaniu z czynnikiem chłodniczym, i to jest jakby pierwsze przykazanie serwisanta urządzeń na czynnik R290. Zawsze miej przy sobie detektor do czynnika R290 i to musi być detektor dedykowany do czynnika R290. Nie można stosować zwykłych detektorów do czynnika HFC, jakichkolwiek innych. To musi być detektor do czynników z grupy A3 palnych, dlatego że zwykły detektor może stanowić źródło zapłonu, po prostu. Ich zasada opiera się między innymi na rozgrzewaniu gorącej powierzchni do czerwoności takiego pewnego elementu, który jest zamontowany w sondzie, i ten element może stanowić źródło zapłonu. Także o tym należy koniecznie pamiętać. Każdy serwisant zawsze ten detektor do czynnika R290 powinien posiadać i powinien on być cały czas włączony podczas prowadzenia prac, żeby wykrywać atmosferę wybuchową. Pierwsze przykazanie. Jakie narzędzia będą generalnie potrzebne do prowadzenia prac chłodniczych? Oczywiście będą potrzebne narzędzia zaklasyfikowane do tak zwanej grupy A3, natomiast nie wszystkie. Manometry na przykład, jeżeli chcemy posiadać skalę na manometrach do czynnika R290, no to oczywiście powinny być dedykowane do czynnika R290, bo tylko takie będą zawierały skalę temperaturową. Natomiast pod kątem rozwiązań technicznych te manometry praktycznie niczym się nie różnią od zwykłych manometrów do czynników HFC, więc jeżeli komuś wystarczy operowanie na samych ciśnieniach, to zwykłe manometry też wystarczą, żeby nie było wątpliwości. Detektor nieszczelności. Tak jak mówię, zawiera się w pierwszym przekazaniu. Serwisanta urządzenia na R290 musi być przeznaczony do takich urządzeń. Wyróżniamy dwa rodzaje takich detektorów. To może być wykrywacz nieszczelności, to jest ten taki z giętkim wężykiem, który możemy wsadzić w najgłębsze zakamarki po to, żeby wykryć nieszczelność w urządzeniu. Natomiast sam detektor służy do tego, żeby monitorować środowisko pracy, w którym pracujemy. Czyli my na przykład możemy go trzymać w kieszonce tutaj, albo położyć go na dole urządzenia gdzieś, po to, żeby sprawdzać, czy nie wypływa propan i nie gromadzi on się przy urządzeniu. On ma nam wtedy dawać sygnały świetno-dźwiękowe. Także o tym należy pamiętać, że ten detektor musi być cały czas włączony. Następnie, czy pompa próżniowa musi być w wykonaniu ATEX? Może być, ale nie musi. Oczywiście my zachęcamy do tego, żeby mieć pompę w wykonaniu ATEX, czyli wersji nieiskrzącej, natomiast okazuje się, że pompa próżniowa wcale nie musi być w wykonaniu ATEX, może być zwykła pompa do czynników HFC pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa przez serwisanta. Czyli przede wszystkim ta pompa nie może stanowić źródła zapłonu w wyznaczonym, tak zwanym bezpiecznym obszarze roboczym, o czym zaraz powiem. Taka pompa, nie możemy jej włączać ani do prądu, ani na włączniku, który jest często zamontowany na takiej pompie,
w pobliżu urządzenia, w promieniu 2 do 3 metrów mniej więcej, w której jest wyznaczony obszar roboczy. O tym należy pamiętać. Czyli możemy użyć takiej pompy dotników HFC, tylko musimy wiedzieć, jak to zrobić w sposób bezpieczny. Stacja odzysku musi być dedykowana do czynników klasy A3. No i węże serwisowe muszą mieć odpowiednie przyłącza, 2 razy, na przykład 1/4 cala. To są po prostu typowe takie przyłącza do pomp na czynnik R290. I teraz tak, mamy takie urządzenie, z którego chcemy odzyskać czynnik, bo chcemy na przykład, nie wiem, wymienić zawór rozprężny. Co pierwsze robimy tak naprawdę? Pierwszą czynnością, którą robimy, to wyznaczamy tak zwany bezpieczny obszar roboczy wokół urządzenia. I ten bezpieczny obszar roboczy wyznaczany jest przez promień co najmniej 2 metrów od urządzenia, ale zalecane bezpieczne są 3 metry, czyli pomiędzy minimum 2 metry, ale zalecane 3 metry promienia. I my wyznaczamy taki bezpieczny obszar roboczy, którym będą obowiązywały najwyższe rygory bezpieczeństwa. Czyli przede wszystkim tak, będziemy ten obszar wentylowali, jeżeli pracujemy wewnątrz pomieszczenia. Zakładamy, że to urządzenie jest serwisowane wewnątrz urządzenia, tak? Wewnątrz warsztatu jakiegoś. Czyli tak, ten obrębie tego obszaru stawiamy taki wentylator w wykonaniu ATEX, który będzie podłączany do źródła zasilania, to jest nasza rozdzielnia tutaj, tak? Do której podłączamy wszystkie urządzenia i wszystkie urządzenia dodatkowe. I ten wentylator będzie cały czas pracował przy prowadzeniu naszych prac po to, żeby rozmuchiwać ewentualną atmosferę wybuchową. Jest to bardzo ważne. Jakikolwiek czynnik chłonniczy, który wyleci z pompy ciepła, w razie czego, czy z butli na przykład, to zostanie rozmuchany, rozrzedzony i w ten sposób zapobiegniemy tworzeniu samej atmosfery wybuchowej. W obrębie strefy roboczej, która będzie wyznaczona też za pomocą odpowiednich znaków ostrzegawczych, że na przykład używamy palnego gazu, że nie wolno palić, że zakaz zbliżenia się osobom postronnym. W obrębie bezpiecznej strefy roboczej nie mogą znajdować się jakiekolwiek źródła zapłonu. Czyli nie palimy, nie włączamy świateł, nie podłączamy urządzeń do gniazdek tak samo w ogóle, bo to też są oczywiście takie czynności, podczas których może dochodzić do iskrzenia i do propagacji, i do zapoczątkowania procesu zapłonu. Czyli wszelkie podłączenia elektryczne, włączniki świateł należy zabezpieczyć, kontakty ewentualnie również, nie używać tych, które są w strefie bezpieczeństwa. Tutaj nie mogą być obecne jakiekolwiek źródła zapłonu. To jest bardzo istotne. Chcemy też zapobiegać tym wyładowaniom antystatycznym, czyli zakładamy opaskę na nadgarstek, podłączamy się tą opaską do urządzenia i uświadamiamy też inne osoby na obiekcie o naturze prowadzonych prac, czyli o tym, że postępujemy z czynnikiem palnym i chodzi o to, żeby pan Kowalski, tak, ten taki klasyczny nasz, podczas prowadzenia prac serwisowych nagle nie szedł do pomieszczenia z papierosem i nie zaczął palić, tak, i zaczął się przyglądać, patrzeć na ręce, co my tutaj po prostu robimy. To też na swój sposób dla serwisanta, tak, przy prowadzeniu prac. Także to jest najistotniejsze. Wydzielamy bezpieczny obszar roboczy, obrębie którego musi być zapewniona poprawna wentylacja, to jest raz, i obrębie którego nie mogą znajdować się jakiekolwiek źródła mogące stanowić zapłon, włączniki i tak dalej. W obrębie bezpiecznego obszaru roboczego następnie umieszczamy gaśnicę, która będzie koło nas w razie czego, gdyby doszło jednak do jakiejś niekorzystnego obrotu wydarzeń. Natomiast obowiązkowe, o czym mówię, jest to, że musi być zawsze obecny albo detektor, albo wykrywacz nieszczelności czynnika R290. Jeżeli ktoś nie ma detektora, który bardziej monitoruje środowisko, to może zamiast niego użyć tego również wykrywacza nieszczelności, bo go się wtedy ustawia na 20% stężenia tak zwanego LFL, kładziemy go na dół przy urządzeniu, tutaj na przykład, i on przy prowadzeniu prac musi być cały czas włączony w taki sposób, żeby monitorować cały czas środowisko. To jest istotne. My musimy wiedzieć, że w danym momencie na przykład dochodzi do wycieku czynnika, zostało przekroczone stężenie
1/4 LFL i musimy na przykład, nie wiem, otworzyć okno, poprawić wentylację po to, żeby te zagrożenie po prostu zlikwidować. Tak, jest to, że tak powiem, istotne. Kiedy zadbaliśmy już o te bezpieczeństwo, podłączamy całą aparaturę, która będzie nam potrzebna. Czyli wiadomo, manometry, o których wspomnieliśmy, pompę próżniową, stację odzysku. I tych podłączeń, zarówno pompy próżniowej, jak i stacji odzysku, zawsze wykonujemy poza bezpiecznym obszarem roboczym. To jest tutaj zaznaczone, tak? Bo każdy proces podłączania, wyłączania wtyczki do gniazdka wiąże się z iskrzeniem. My tego tutaj w tym obszarze nie chcemy. Pompy takiej oczywiście możemy używać, próżniowej zwykłej do czynników HFC, pod warunkiem, że, tak mówię, przestrzegamy odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Nie będziemy używali tego przycisku, który się na nie znajduje, bo on wtedy iskrzy. No i kabel do tej pompy musi być odpowiednio długi, żeby podłączyć ją do prądu poza bezpiecznym obszarem, poza bezpiecznym obszarem roboczym. Tak w skrócie wyglądają te procedury bezpieczeństwa. Teraz protipy dla Was. Takie zestawienie podstawowych kwestii związanych właśnie z obsługą urządzeń na czynnik R290. Jeszcze raz powiem, nieszczelności wykrywamy tylko wyłącznie za pomocą dedykowanych czynników z grupy A3 do czynnika R290. Inne detektory mogą stanowić źródło zapłonu. Możemy oczywiście również używać środka pieniącego. Co z odzyskiem czynnika? Czy czynnik musimy odzyskać z takiego urządzenia i czy musimy go potem gdzieś ewidencjonować? Odpowiedź brzmi niekoniecznie. Dobra praktyka chłodnicza mówi tyle. Istotny jest ładunek czynnika. Urządzenia do 150 g ładunku L290 można spokojnie uwolnić do atmosfery. Czyli podłączamy duży, długi wąż do urządzenia przez odolejacz, żeby ten olej nam nie wyciekł z urządzenia też na zewnątrz. Wąż wyrzucamy na przykład na zewnątrz, jakieś miejsce dobrze wentylowane, w którym nie ma źródeł zapłonu i w miejscu, w którym nie znajdują się żadne otwory wentylacyjne. I możemy taki czynnik spokojnie wypuścić do atmosfery. Powyżej 150 gram dobra praktyka chłodnicza mówi, że taki czynnik powinniśmy odzyskać. Natomiast nie ma jasnej regulacji prawnej, która narzuca, że obowiązkowo powyżej 150 gram ładunku czynnika w urządzeniu trzeba ten czynnik odzyskiwać. Nie ma czegoś takiego. Więc teoretycznie, jeżeli ktoś by się uparł i taki czynnik w ładunku nawet, nie wiem, 2 kg chciałby wypuścić do atmosfery, nie jest to zalecane, ale nie jest też zabronione. Może w taki sposób, nie? Nie wiąże się to z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami prawnymi, łamaniem prawa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast odzysk może być zalecany choćby z tego powodu, żeby sprawdzić ładunek czynnika w urządzeniu. Jeżeli na przykład nie jest osiągany odpowiednie COP, no to jest szansa, że ten czynnik po prostu, że jest go po prostu za mało, tak? Butla na czynnik musi być też odpowiednio oznakowana oczywiście, że zawiera czynnik palny. Aczkolwiek może to pod kątem konstrukcyjnym ona tutaj nie różni się za bardzo od butli na czynnik R32, który też zresztą jest naliczany tej grupy czynników łatwopalnych. Znaczy może nie łatwopalnych, ale umiarkowanie palny. Dobra. I teraz tak, ja bym powiedział, że to jest drugie przekazanie serwisanta, o czym należy pamiętać. Jeżeli zdecydujemy się już na odzysk czynnika, bo chcemy sprawdzić ładunek czynnika w urządzeniu, musimy pamiętać o drugiej bardzo ważnej rzeczy tutaj. Jeżeli bierzemy taką butlę, na przykład, nie wiem, 11, w której normalnie by znajdowało się, powiedzmy, nie wiem, inaczej, mamy butlę 10-litrową, do której normalnie by wchodziło 8 kg czynnika R32, to ze względu na mniejszą gęstość czynnika R290, nie możemy tej butli naładować do takiego samego ładunku, jakby to miało w przypadku czynnika R32, tylko ten ładunek będzie prawie 2 razy mniejszy. Dobra praktyka chłodnicza, taka bezpieczna praktyka chłodnicza mówi, że ładujemy do 45% masowo taką samą daną butlę w stosunku do tego, jak byłaby ona naładowana czynnikiem R32. O tym musimy zawsze pamiętać, bo jeżeli nie weźmiemy tego aspektu pod uwagę
i naładujemy taką butlę do ładunku, na przykład jakby to miało miejsce w przypadku R32, to szybko zniknie nam ta poduszka parowa w butli, która stanowi pewien taki margines bezpieczeństwa i po podniesieniu temperatury tego czynnika wzrośnie nam tak drastycznie ciśnienie, że może tą butlę rozsadzić dosłownie. Także mówię, o tym pamiętać, to jest drugie przekazanie serwisanta. O tym, żeby uwzględnić to, że czynnik R290 ma mniejszą gęstość i można go mniej do butli ładować. Do 45% masowo. No i potem, jeżeli będziemy chcieli odzyskaliśmy ten czynnik i będziemy chcieli go, że tak powiem, naładować z powrotem, to możemy albo użyć tego samego, no albo użyć czynnika R290, który kupujemy w sklepie chłodniczym, a nie w rozlewnik gazu, tak? Zawsze z układu chcemy odzyskać jak największą ilość czynnika chłodniczego, o tym też pamiętajmy, żeby przy otwieraniu układu na przykład jakaś resztka nam nie wyciekła na zewnątrz. No i używamy zawsze stacji odzysku dedykowanej do czynników z grupy 3. Próżniowanie, sam proces próżniowania za bardzo się nie różni niż to miało miejsce w przypadku czynników HFC. Zawsze dążymy do tego, aby uzyskać jak najgłębszą próżnię, przykładowo 500 mikronów. Tą próżnię zalecamy ciągnąć zawsze jak najdłużej. Możemy używać pompy próżniowej do czynników HFC pod warunkiem, że przestrzegamy pewnych specyficznych zasad bezpieczeństwa, o których już tutaj wcześniej wspomniałem. Jak wygląda rozlutowywanie i lutowanie elementów? To jest dosyć istotne też. Będzie tutaj pewien prototyp dla Was również sprzedany, który bym powiedział będzie trzecim przykazaniem takiego serwisanta na urządzeń na czynniki R290. Jeżeli dochodzimy do punktu, w którym odzyskaliśmy czynnik i chcemy wymienić jakiś element, na przykład zawór rozprężny, tak, bo nie wiem, mamy podejrzenie, że on nie działa prawidłowo, to musimy mieć na uwadze pewne aspekty. Przede wszystkim układy, w których znajduje się czynnik R290, zbudowane są na takiej samej zasadzie jak układy chłodnicze zawierające czynniki HFC, czyli mieć chłodnicza, lutowanie twarde, nic innego. Łączenie rur odbywa się na takich samych zasadach. Te same aspekty są istotne. Wydzielamy bezpieczny obszar roboczy, stosujemy wszystkie bezpieczne zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu pracy, mamy włączony detektor oczywiście i stosujemy wszystkie bezpieczne praktyki serwisowe, o których wcześniej mówiłem. Tak? Musimy o tym pamiętać. Odzyskujemy jak najwięcej czynnika R290 z układu, o tym pamiętamy. Najlepiej zbypassować ten LP switch na stacji odzysku, tak żeby on nam nie wyłączył przy niskim ciśnieniu, tylko żeby ta pompa próżniowa jeszcze trochę sobie mogła pociągnąć tej próżni, tego czynnika z układu, żeby tych resztek jak najmniej zostało. Ale po zakończeniu odzysku musimy zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, zanim rozpoczniemy proces rozlutowywania i otwierania układu. Pompa próżniowa, stacja odzysku, nawet najlepsza, nie jest w stanie wyciągnąć całkowicie czynnika z układu, zawsze zostanie nam resztka rozpuszczona w oleju. I my teraz za pomocą azotu technicznego będziemy chcieli dokonać tak zwanego przeczyszczenia układu, z angielskiego purge. Chcemy, żeby resztka czynnika R290, która jest gdzieś tam obecna w tym układzie, rozpuszczona w oleju, żeby ona została usunięta. I my to wykonujemy w taki sposób, że wykonujemy kilkukrotnie procedurę napełniania azotem do lekkiego nadciśnienia układu. Czekamy, aż ciśnienie się ustabilizuje i ten azot, który w układzie dostał się do układu, ten azot, który dostał się do układu, rozpuścił nam te resztki czynnika R290, wypuszczamy następnie na zewnątrz. I tą czynność powtarzamy tak długo, kilkukrotnie na przemian, aż na wylocie z węża upustowego z układu będzie wskazanie detektora 25% razy LFL. Czyli praktycznie nie będzie już nam komunikował, że jest obecny propan w tym gazie, który nam, w tym azocie, który jest usuwany z urządzenia. Bardzo ważna procedura. Oczywiście po wypuszczeniu azotu należy wykonać lekką próżnię. Nie mówimy tutaj o głębokim próżniowaniu, tylko o wykonaniu lekkiego pociśnienia. I mówię, ponownie wtłaczamy trochę azotu do lekkiego naciśnienia, na przykład 7 barów i go wypuszczamy. I tą procedurę powtarzamy kilkukrotnie. Bardzo istotne.
I w momencie, jak już ustaliliśmy czynnik, w momencie, jak go przeczyściliśmy z resztek tego propanu za pomocą azotu, dokonujemy dopiero teraz pierwszego otwarcia układu. I co jest istotne, to będzie trzecie przekazanie serwisanta urządzeń na R290. Pierwszego otwarcia układu, pierwsze otwarcie układu na czynnik R290 zawsze dokonuj obcinaczkami. Nigdy nie postępujemy w ten sposób, że będziemy ten zawór rozprężny od razu rozlutowywać w miejscu łączenia, bo mogło się okazać, że on na przykład jest w pozycji zamkniętej i znajduje się jeszcze i w przestrzeni pomiędzy tym zaworem a sprężarką, w przestrzeni pomiędzy tym zaworem rozprężnym a sprężarką, która też przecież jest elementem dławiącym podczas postoju, będzie zgromadzona resztka czynnika, która nie mogła zostać odzyskana i przedmuchana nawet przez ten azot. Więc pierwsze otwarcie zawsze wykonujemy za pomocą obcinaczek. Jak otworzymy ten układ, to warto jeszcze potem puścić azot i przedmuchać sobie w jedną, w drugą stronę, żeby mieć pewność, że całość czynnika została usunięta. No i następnie już możemy przejść do właściwej procedury lutowania. Oczywiście lutujemy w osłonie azotu, żeby nie powstawały nam tęki miedzi ani zgorzeliny. No i podczas każdego etapu prac używamy detektora na czynnik R290. Krótka ściągawka dla Państwa. Jakie urządzenia, jakie wyposażenie i umiejętności będą potrzebne przy prowadzeniu poszczególnych prac instalatorskich i serwisowych? Przykładowo tak, do instalacji i przeglądu okresowego pompy ciepła generacji L, to wiadomo, zawsze procedury bezpieczeństwa są potrzebne przy każdej czynności, środki ochrony osobistej również. Natomiast nie musimy posiadać umiejętności postępowania z czynnikiem palnym, nie musimy wydzielać bezpiecznego obszaru roboczego i nie musimy obligatoryjnie posiadać detektora czynnika R290, aczkolwiek jest to zalecane ze względu na dobrą praktykę. To jest istotne. I tak samo wygląda w przypadku naprawy elektrycznej. Również tutaj musimy znać procedury bezpiecznego postępowania z czynnikami R290, ale nie musimy ich w danym momencie stosować. Nie musimy wydzielać bezpiecznego obszaru roboczego, ale na przykład ten detektor zawsze warto mieć przy sobie, który wykryje nam czynnik R290. I co też istotne, pierwsze otwarcie układu, zawsze warto urządzenia właściwie, obudowy urządzenia, warto wykonywać śrubokrętakiem ręcznym. Nie wkrętarką elektryczną, która też przecież iskrzy i która może nam stanowić źródło zapłonu, tylko jak otwieramy taką pokrywę obudowy, to warto wziąć wkrętak ręczny i pierwsze otwarcie wykonać właśnie za pomocą takiego narzędzia nieiskrzącego, jakim on jest. Nie? Nie wiemy, podchodzimy do urządzenia, które teoretycznie na przykład nie działa i nie wiemy, czy padła płyta, czy nie ma czynnika. A co jeżeli ten czynnik wyciekł, powiedzmy tam z układu, tak, i zgromadził on się w dolnej przestrzeni. I wraz z otwarciem obudowy on nam też wtedy wyleci na zewnątrz. Na to uważamy, nie? To jest taka też jeden z sposobów na bezpieczne podchodzenie do tych urządzeń. Jeżeli już postępujemy z czynnikiem chłodniczym, to stosujemy cały wachlarz procedur bezpieczeństwa, o których tutaj wspomniałem, czyli m.in. procedury środki ochrony osobistej, użycie detektora, umiejętność postępowania z czynnikiem palnym, wydzielamy bezpieczny obszar roboczy, no i obowiązkowo tutaj już używamy detektora, no i jeżeli jest potrzeba, stacji odzysku na czynnik R290. Krótkie podsumowanie tego, o czym teraz mówiliśmy. R290 jest czynnikiem chłodniczym, jest czynnikiem palnym, ma bardzo dobre korzyści ekologiczne oraz termodynamiczne i może być używany w sposób bezpieczny przez serwisanta pod warunkiem przestrzegania odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Zresztą podobnie jak to wynikało w przypadku czynnika R32, bo takie same procedury obowiązywały dla tego czynnika. Taka jest prawda. Na dzień dzisiejszy, czyli na 10 maja 2023 roku nie ma potrzeby posiadania specjalnych uprawnień do serwisowania tego typu urządzeń. To się może zmienić w przyszłości. Co przyniesie się przyszłość, to nie wiemy jeszcze. Natomiast na chwilę obecną tylko SEPy, ewentualnie nasza akredytacja Panasonic będzie potrzebna. Przy postępowaniu z czynnikiem L290 zawsze wyznaczamy bezpieczny obszar roboczy, minimum 2 metry, zalecane 3. Pompy ciepła z generacji L posiadają hermetyczny układ chłodniczy,
nie ma prowadzenia instalacyjnych prac chłodniczych, o tym musimy też pamiętać, bo całość, cały układ koniczy jest wyrzucony na zewnątrz i mamy do czynienia z tak zwanym hydrosplitem, gdzie jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są połączone za pomocą tylko i wyłącznie połączenia hydraulicznego. No i zastosowanie czynnika R290 przyniesie zarówno w kontekście pojedynczej osoby użytkownika pompy ciepła, jak i naszemu samemu społeczeństwu na pewno duże korzyści ekologiczne, ekonomiczne, jak i energetyczne. Dlatego warto, to jest jakby, to są powody, dla których warto brnąć w ten kierunek, że jest o co walczyć i jest o co podejmować tutaj rękawice. No i pamiętajmy o tym, że za bezpieczne przeprowadzenie prac z czynnikiem R290 zawsze odpowiada serwisant, który bezpośrednio podchodzi do urządzenia. Ja tutaj powiedziałem o pewnych aspektach bezpieczeństwa, o tym, co należy robić. Zawsze należy jednak przed przystąpieniem do prac zrewidować tą wiedzę, zastanowić się nad tym, co jeszcze można zrobić, żeby poprawić ten poziom bezpieczeństwa, albo czy na przykład stan prawny się nie zmienił, czy na przykład jednak te uprawnienia nowe na czynniki palne nie zostały wprowadzone. To leży po stronie serwisanta, także pamiętajmy o tym. Miejmy otwarte umysły, otwarte głowy, tak, badajmy, co się dzieje dookoła i na pewno działajmy po prostu zgodnie gdzieś tam, myślmy po prostu przy pracy i na pewno wtedy wszystko potoczy się po naszej myśli. Dobrze, tyle na ten temat. Starałem się streścić ten temat tak szybko, jak tylko mogłem, w tym krótkim czasie antenowym. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa tutaj zaciekawić na swój sposób. Zachęcam również do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje na różnych szkoleniach, między innymi tutaj, które dotyczą też postępowania z czynnikami palnymi. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i mam nadzieję, że ta godzina tutaj, którą Państwo ze mną, prawie godzina ze mną, którą Państwo ze mną spędzili, była dla Państwa owocna. Przekazuję głos tutaj Pani Marii. Bardzo dziękuję w takim razie Panie Dawidzie za prezentację, Panie Jakubie, Panu dziękuję za odpowiedzi na wszystkie pytania. A Państwa zapraszam na kolejne webinarowe środy z ekspertem Panasonic. Spotkamy się już za tydzień o godzinie 14 i tym razem porozmawiamy o wentylacji. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny webinar. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.